Witam serdecznie, Renata. Dzień dobry, jestem Inna, jesteśmy znów z Wami i chcemy dzisiaj opowiedzieć o włóczce Pepin Merino. Mamy bardzo wielką paletę tej włóczki. To jest produkt włoski, cewka ma 1500 metrów i jest to 100% Merino. Włóczka ta nadaje się do połączenia ze wszystkimi włóczkami, z cieńszymi, grubszymi, z moherami, nadzianiny zimowe, przejściowe, letnie, do wszystkiego. Do wszystkiego. Jedynie samodzielnie przerabiać, no nie ma sensu, jest po prostu zbyt cienka. No i dzisiaj chcemy Wam przedstawić, co my wydziergałyśmy z tego. Tak. Zacznę od zimowych bardziej rzeczy. Ten sweterek robiłam z alpaka. Mamy też alpakę na cewce naszej produkcji i dodałam pepin, żeby pogrubić troszkę. I właśnie taki oto sweterek wydziergałam. Jest klasyczny, niezbyt kolorowy, ale bardzo go lubię i noszę z różnymi rzeczami. Ja z kolei do tego swetra, który był już pokazywany na naszej stronie, no ten sweterek, użyłam dwie nitki różnych kolorów pepina. One obie były beżowe, co spowodowało? Sweter został pogrubiony, cieplejszy. W ogóle nie widać, że jest ta nitka tutaj dodana. Tak, w ogóle nie widać. Nie zmieniło, no może gdzieś tam przebija się. Jest to taka mieszanka wielu różnych włókien, ale jest super. No mój ulubiony, drugi mój ulubiony po Times Square'ze. No, jeszcze jeden mam sweterek, też połączenie pepinu i alpaki. Też alpaka na cewce i pepin. Tak. Na Wielkanoc? Taki żółciutki sweterek. On jest dosyć ciepły, chociaż może wydawać się, że może być cienki, ale robiłam ten sweter na czwórce. I bardzo, bardzo jest fajny. Jest ciepły, nie gruby. I mi się podoba. A ja tu pokażę Wam kolejną rzecz, którą wydziergałam też z dodatkiem Pepin Merino. Jest to sweterek z moherku. To jest kit kolor. Do tego został dodany pepin. Dzianina stała się grubsza, taka, którą można samodzielnie nosić. Tak, to już był pokazywany. Tak. To nie jest coś, co robiłam niedawno. Dawno, ale jeszcze ciągle noszę. No tak. Nie mychaci się. Tak, właśnie też mam połączenie z moherkiem. To jest Moher Lux, połączenie z pepinem, też troszeczkę pogrubia to dzianinę, ale ona zostaje też taka piórkowa, niezbyt gruba, przyjemna, też przerabia się na grubszych drutach. Mam tutaj takie rękawki ze wzorkiem i taki też klasyczny kardiganik, który też bardzo lubię, noszę go albo zimą, albo wiosną. Także przyda się na różne A ja tu okazje. Pokażę chustę. Niedawno była pokazywana. Dodanie cienkiej niteczki pepina sprawiło, że ona stała się bardziej lejąca, taka troszkę cięższa. Cięższa, chociaż, tak. Chociaż ale piórkowość tak. Jakby to no tak. Nie zmniejszyło. Więc nadaje się również na chusty. Na chusty, fajnie. Na sweterki, na tak. Kartigany, na wszystko. Ja mam tutaj jeszcze jedną dzianinę. W ogóle takie to, nieoczywiste to połączenie. Zupełnie, tak, jest to nasz leniuszek połączony z pepinem. Wydawało mi się, że jedna nitka, no może być coś za cienkie. Nie wiem, czy bym tak, się chciało przerabiać. A po dodaniu, proszę zobaczyć, jaka jest konsystencja. Całkiem fajna, bardzo przyjemna. Fajna. Nosi się też super. Można to samodzielnie i pod jakiś tam... Z kardiganem. Tak. Nie, bardzo uniwersalna, uniwersalna rzecz. Chociaż wydawać by się mogło, że taka typowo letnia. No ale lata mamy różne, można i... No ja też mam takie nieoczywiste połączenie. Połączyłam tutaj dublet i pepin. Też to pogrubiło dzianinę, bo każda niteczka jest bardzo cienka, ale razem wychodzi też dosyć cienka dzianina, ale którą już można przerabiać na 3,5 na 3,75. Zależy kto jak dzierga. No i taką bluzeczkę mam. Też pasuje do wszystkiego. I ostatnia rzecz, którą chciałabym pokazać, jest to świeża rzecz, jeszcze nawet nieskończona. No, zupełnie nieoczywiste, słuchajcie. No tak sobie pomyślałam, a dlaczego by nie do Marleny, która była u nas niedawno w promocyjnej cenie, dodałam
niteczkę. Taka jest konsystencja tego. Nie widać. Pepina w ogóle nie tak, widać. Tak, i co sprawił pepin merino? Jest lejąca, puszysta. Wypełnione troszkę oczka, bo miękka, Marlena tak. Jest taką... No, fantazyjną tak, pomiędzy tymi zgrubieniami jest cieńsza nitka i to by tak bardziej prześwitywało. A dodanie tej niteczki spowodowało, że dzielna jest bardziej jednolita, mniej prześwitująca. Tak, to prawda. Można dodawać pepin do różnych włóczek. Tak, pokazane przez nas dzianiny udowadniają, że jest to włóczka do wszystkiego. Tak. Ona pogrubia troszkę jakieś cięższe nitki, jakieś cięższe włóczki, albo dodając do moherku nadaje to też takiej, nie tak prześwituje moherek no, i lepiej się nosi. Lekkości. I lekkość też jakby nie traci taka dzianina. A ponieważ paletę kolorów mamy tak ogromną, do każdego koloru można dopasować co najmniej 2-3 cewki w podobnym kolorze, można tak mieszać tym wszystkim, że naprawdę jest czym wybierać. Tak, i doszły nowe kolory, jeszcze dojdą, także zapraszamy do spróbowania. Tak, jeśli ktoś jeszcze nie robił, zachęcamy. Jest to naprawdę fajna zabawa z kolorami, z konsystencją, z doborem różnych włóczek do pepina, albo odwrotnie. No tak, pepina do innych włóczek. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia, do następnego razu. Dziękuję.